Dzień dobry, dzień dobry kochani na kanale Karty na Miłe Skarby. Nagrywam e, filmik wieczorem, bo jutro rano e, będę poza domem, dlatego będzie mało czasu. I kochani, wylosowałam kartę Lenormand dla nas wszystkich. Kartę numer 34 i są to rybki. Rybki. A rybki zwiastują, kochani, zastrzyk finansowy. Może jakiś przypływ pieniążków, ale i też, kochani, różnego rodzaju emocji, które do nas mogą dzisiaj przyjść, które były schowane pod, a teraz wejdą na wierzch. Dla niektórych karta szczęścia, dla niektórych marzenia, które mogą się urzeczywistnić, dla niektórych będzie to pogłębianie majątku zazwyczaj kochani jest tak... ponieważ jest lato. To uważam, że trzeba wejść do wody do rzeki, jeziora, morza, oceanu i tak na chwilę zgłębić się. Żeby żeby kochani poczuć tą wolność, tą intuicję, to żeby nas obmyło z tych smutków, z tych żali, ale żeby otworzyć się na obfitość, na szczęście, ale rybki to też transformacja, kochani, w kartach Lenormand. Ja uważam, że dzisiaj przyjdzie do nas pozytywna zmiana. I to z takimi zaletami dość znaczącymi. Może dla niektórych wolność, może dla niektórych karta, kiedy będzie można się wykazać w pracy bądź w związku. Może, kochani, to jest dobry dzień na handel: kupię, sprzedam czyli import, eksport. Karta biznesu. Więc, jeżeli dzisiaj macie ochotę coś kupić, sprzedać, to jest to dobry dzień. Rybki to żywioł wody, więc spodziewajmy się rozmowy z rakami, rybkami, skorpionami. Bądź takie osoby będą dzisiaj dla nas ważne. Ale także wszystkie miejsca, które są kojarzone z wodą, tak? Tak jak powiedziałam, jeziorka, rzeki, oceany, morza. Możemy coś kupić w bardzo fajnej cenie. Możemy też, kochani, być otwarci na nowe możliwości, na podróże. Uważajmy też, kochani, bo przy tym. <laughs> mhm. Możemy wydać za dużo pieniędzy i to możemy być tacy hojni i wydamy zbyt dużo, niż nas, nasz budżet po prostu jest gotów. Także uważajmy. Dołożyłam Wam, kochani, kartę, klucz. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, więc myślę, że jeżeli dzisiaj kupimy sobie to, to lotka albo nawet kogoś spotkamy, to będziemy szczęśliwi, że spotkaliśmy. Ale to też karty, te dwie, które mogę połączyć, uważałabym, to taki spryt, to taka bystrość. Bądźmy otwarci, kochani, dzisiaj na nowe możliwości. Bądźmy samowystarczalni, nie pomaga, yy, może nie to, że nie pomagajmy innym, ale myślę, że my nie potrzebujemy pomocy od innych, bo my chcemy innym pokazać, ile my możemy zdziałać. Skarbeczki w miłości, wylew emocji. Rozmowy o miłości, o uczuciach. Możemy szukać miłości, możemy mieć też, kochani, dzisiaj takie spotkanie, ale takie bardzo, bardzo romantyczne. Ja myślę, że zapamiętamy je do końca życia naszego. Będzie ono takie delikatne, może i spontaniczne. Jeżeli jesteście w związkach, to dzisiejszy dzień nie powinien przynieść żadnych zakłóceń, żadnych sporów. Ale może to też znak, żeby zadbać o drugą osobę. Niech ta osoba się dowie, że jest urodzona pod szczęśliwą gwiazdą, że jest z wami. Uważajmy dzisiaj na pęcherz moczowy, bo rybki tak mi tutaj sygnalizują, że. Nerki, pęcherz. Och, może tutaj się coś zadziać, tak? Ja myślę, kochani, że dzisiaj będzie ten dzień tak płynął. Płynął szybko, delikatnie, tak jak powinien być. Jestem ciekawa Waszych komentarzy, więc jeżeli macie ochotę, napiszcie. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w górę. Kwiatuszy w komentarzu, tak? Horoskopy tygodniowe macie już na playliście, także jeżeli ktoś jeszcze nie odsłuchał, to serdecznie zapraszam, a ja Wam ze swojego serduszka życzę pełnego dnia miłości, serdeczności i delikatności. Buziaki dla Was, anioły. Pa, pa!